Pokażę Wam, jak w betonie wykuwam takie puszeczki, jak to wygląda od samego początku. Znaczy się, no nie chcę Wam może pokazywać, no jak już no wiercę dziury, no bo każdy wie, no jak się wierci dziury, ale najpierw sobie rysuję po prostu no obrys tych puszek, prawda, na ścianie. Ta akurat jest gipsowa, więc tutaj przywiercimy koronką spokojnie. Ale na betonowych obrysowuję sobie puszki i później nawiercam, tak jak tutaj widzicie. Nawiercam na głębokość tych puszek wiertłem, po prostu sobie zaznaczyłem tutaj izolacją, no jak głęboko mam wiercić i wiercę po prostu pod puszki głębokie. Tak samo tutaj, jak jest gniazdeczko w betonie, wiercę. Wiadomo, gdybym trafił gdzieś tutaj na druta, musiałbym się przesunąć po prostu w troszkę w tą stronę albo coś, ale jak na razie odpukać, bo jeszcze mi zostało chyba dwie puszki tam do przewiercenia, nie trafiłem na druta żadnego, więc no i co, i później jak ponawiercam, najlepiej jest wiercić tym wiertłem, jak sobie odrysujemy tą puszkę po zewnętrznej stronie tego tej odrysowanej puszki, prawda? Żeby ta dziura była troszkę większa niż nam potrzeba. Dzięki temu później jak wykujemy, to jesteśmy w stanie sobie ją jakby spokojnie ustawić, prawda? Szczególnie gdy jest właśnie taka, na przykład taka podwójna. Więc i mówię, na głębokość wiercimy puszki i później obkuwamy tylko te ścianki, które nam zostały i no i normalnie się wykuwa nam puszeczka. Zresztą no zaraz Wam pokażę może na przykładzie tej puszki, jak to wygląda mniej więcej, prawda? Więc i co mogę jeszcze Wam powiedzieć? Aha, mogę Wam powiedzieć tak, że czym gęściej będziecie wiercić, no to tym prościej Wam będzie po prostu sam środek wykuć, więc to chyba jest naturalne, prawda? Że tak właśnie będzie. Tutaj pokoik jeden sobie już przewierciłem i powykuwałem. Tam jedna, tutaj druga puszka. I powiem Wam, że i przebruzdowałem też tutaj ścianę, tą betonową. I powiem Wam, że naprawdę spoko to idzie. No może dlatego też, że kupiłem w miarę porządne tarcze, które Wam może później pokażę, jakie to są, i fajnie nawet tną te ścianki, także nie ma co narzekać jak na razie. Dobra, to ja działam, pokażę Wam tutaj, jak wykuwam tą puszeczkę. Tak jest wykuta puszeczka. Sami widzicie z luzem, że można spokojnie zagipsować jeszcze i wszystko będzie ok. Także tak to wygląda. I tak samo powtarzamy z dolną puszką, tylko dolne puszki. No jest troszkę ciężej jest kuć, bo nie mamy też od spodu tego ruchu tym młotem, żeby wykuć tą górną krawędź. Także ja zawsze sobie zaczynam od kucia górnej tej krawędzi, prawda? Żeby jednak ten beton mi tutaj trzymał tą wiertarkę, żeby nie spadała w dół, prawda? Więc ja sobie tak jakby od góry zaczynam to kuć. I tak to wygląda w moim przypadku. No i nic, wykujemy, przewiercimy jeszcze w tamtym pokoju. I będziemy widzieli, jak to wszystko będzie szło. Będę Wam pokazywał na bieżąco.
Thank you.